Święta nie brzmią radośnie, gdy doskwiera głód. Pod takim hasłem przebiegała tegoroczna ogólnopolska zbiórka żywności, która odbywała się również w regionie wałbrzyskim. Takie dzieci mogą umrzeć nawet z głodu. Potrzebują po prostu jedzenia. Wydaje mi się, że ludzie, którzy widzą takie właśnie zbiórki, mają wiele serca i oddają dosyć sporo, co mogą. W sumie niektóre właśnie starsze osoby dawały bardzo dużo od siebie i wydaje mi się, że nawet dawały więcej niż, tak jak według mnie to moimi oczami wygląda, że dawały więcej niż w ogóle mogły. Po prostu widziały, że potrzebne są jedzenie dla biednych ludzi i dawali. Podobnie jak w latach ubiegłych, organizatorem akcji był Wałbrzyski Bank Żywności. Z kolei koordynacją akcji zajęło się Stowarzyszenie Przyjaźń Dom Rodzina, a regionalny patronat medialny nad akcją objęła Telewizja Twoja. Myślę, że jest to bardzo dobry pomysł. Pomaga biednym i cieszę się, że mogę brać w niej udział. No i myślę, że wychodzi nam to dobrze, dużo jest chętnych do pomagania. Myślę, że ta akcja jest bardzo dobra, bardzo dobrym pomysłem. Ludzie chętnie pomagają, chętnie wkładają różne rzeczy do koszyka dla dzieci. Także moim zdaniem jest to bardzo dobre. Znaczy to jest dosyć popularna akcja, że ludzie przychodzą tak sami z siebie na wolontariusz, czy jednak to jest w naszym regionie, w naszym kraju tak nie za bardzo? Znaczy się, jest to na pewno znane. Jest to znane, dlatego że ludzie przychodzą, mówią, że wiedzą o tej akcji. Także jest, moim zdaniem jest to znane jest. Ludzie, niektórzy są bardzo życzliwi, mówią o swoim życiu nawet, nieraz wysłuchujemy ich. Ale nieraz są tacy, że nawet ignorują, pójdą dalej. Co roku powinny się odgrywać takie po prostu zbiórki, żeby biedne dzieci miały co jeść i szczególnie właśnie na Boże Narodzenie powinny właśnie dostać jakiś prezent. Akcja, która jest już rozpoznawalna przez mieszkańców regionu wałbrzyskiego, odbywała się w dyskontach spożywczych, marketach i supermarketach. No uważam, że przebiega prawidłowo. Masa osób udziela się, wkłada artykuły spożywcze, oczywiście na miarę możliwości własnej kieszeni. No, coraz więcej jest, z każdym rokiem obserwuje się wzrost artykułów wkładanych do koszyka, co znaczy, że kondycja finansowa osób w Wałbrzychu zamieszkałych nie jest aż taka zła. Nie jest jakaś może wygórowana, że nie wiadomo ile zbieramy, ale na pewno jest duża. Jest dużo, dużo żywności zebraliśmy. Wolontariusze stali przy koszach ustawionych za kasami i rozdawali ulotki informujące o akcji. Ludzie, którzy zainteresowali się losem potrzebujących, po odejściu od kasy wkładali produkty żywnościowe do koszy. Makaron, ryż, zdarzały się, nie wiem, różnego rodzaju słodycze, ale głównie makarony i rzeczy z długą datą przydatności. Masę osób się w to angażuje, poza tym wolontariusze starają się też wciągać następne osoby do tej działalności. Byli też tacy, którzy chcieli dać pieniądze. Wolontariusze jednak grzecznie odmawiali i informowali, że zbierana jest tylko żywność, która później trafia do najbardziej potrzebujących. Ludzie pomagają. Dużo osób bierze udział w tych zbiórkach. Są też osoby, które zamiast żywności chciały dawać pieniądze, no ale nie można nam czegoś takiego brać i zbieramy tylko żywność. Ludzie mają w sumie pozytywne nastawienie do takich zbiórek i są chętni do pomocy. Do akcji włączyli się wolontariusze ze Stowarzyszenia Przyjaźń Dom Rodzina, Publicznego Gimnazjum nr 4 i 6, Liceum Ogólnokształcącego nr 2, 3 i 4 oraz Dzieci z Domu Dziecka. Swoją pomoc zaoferowali również wolontariusze z Rady Wspólnoty Samorządowej Sobięcin-Gaj. No bo to wiadomo, to jest weekend, więc trzeba stanąć, rozdać ulotki w 4 godziny, zima, zimno i zbieramy żywność dla biednych dzieci, to jest najważniejsze. Wolontariat poza szkołami według opinii osób, które działają dla dobra innych, nie czerpiąc z tego tytułu korzyści, nie jest nadal popularny. Trudno się z tym nie zgodzić, obserwując większość polityków, którzy działają w ten sposób głównie przed wyborami. Można powiedzieć, że jest popularny, jeżeli w szkołach. W szkołach są wolontariaty dosyć popularne, bo w szkołach dużo ludzi właśnie się wpisuje się w takie wolontariaty Klubu Ośmiu czy coś równie podobnego. Ale tak jeżeli chodzi o miasto, poza szkołą, to raczej wielu ludzi się tym nie interesuje kompletnie. Myślę, że nie jest to zbyt popularne, bo niezbyt dużo osób chce bezinteresownie pomagać, ale kilka osób się zgłosiło. Mimo wszystko w Wałbrzychu można znaleźć wiele osób, dla których wolontariat i bezinteresowna pomoc innym jest czymś naturalnym. Jest bardzo dużo młodych osób właśnie ciągnie się do tego, żeby być wolontariuszem i dużo jest chętnych.
Wolontariusze często mimo młodego wieku wykazują się bardzo dużą dojrzałością emocjonalną, a ich wypowiedzi mówią same za siebie. Coś naprawdę szlachetnego, coś naprawdę wartego włączenia się, ponieważ nie nalegamy na ludzi bezpośrednio, że muszą zrobić zakupy, że muszą się w to włączyć, tylko prosimy, dajemy ulotkę, po przeczytaniu ulotki może akurat ktoś będzie chciał pomóc, ktoś będzie chciał dołożyć tę żywność, tę cegiełkę, która uważam, że no, może naprawdę dużo zmienić, bo jednak jest nadal wiele ludzi, którzy nie mają, no tak przysłowiowo, co włożyć do garnka na święta i może też często nie docierają do nich takie jakieś instytucje jak Caritas, które starają pomóc się tym ludziom. Jednak właśnie myślę, że zbiórka żywności, ona ma bardzo szerokie zastosowanie i pomaga bardzo wielu ludziom. I też co mi się podoba, to jest to, że nie zbieramy pieniędzy, tylko że ludzie dokładają do naszych koszyków żywność. To, co chcą, to co sami chcieliby dostać, to, co chcą się podzielić z innymi ludźmi. Póki co nie wiadomo jeszcze, ile żywności udało się zebrać podczas tegorocznej zbiórki w regionie wałbrzyskim, ponieważ dane spływają z wielu powiatów, a cała żywność musi być zważona i przeliczona, a dopiero następnie przekazana do organizacji pozarządowych, które zajmują się pomocą dla najuboższych. Z danych ogólnopolskich jednak wynika, że była to rekordowa zbiórka pod względem zebranej ilości żywności.